Witajcie kochani, jesteśmy dzisiaj z kamerą Seven Nutrition na targach Go Active Show i powiem wam, że jest przezajebista impreza, pogoda i zaraz mnie przejadą. Słuchajcie, jesteśmy w środku, oczywiście nie obyło się bez przygód, bo nie chcieli nas puścić, nasze bilety internetowe nie działały, ale udało się, bo my nie poddajemy się oczywiście i teraz zaraz wam pokażemy, co tutaj się w środku dzieje. Przybyliśmy akurat na trening z Ewą Chodakowską i jak do tej pory chyba to jest najliczniejsza grupa uczestników, także bardzo chętnie zobaczymy, co tu będzie się działo. Kobietek jest multum i naprawdę no, robi to wrażenie, także idziemy zobaczyć, co się dzieje. Słuchajcie, to jest coś niesamowitego, co ta kobieta robi, także jej marketing udał się na pewno, bo dziewczyny po prostu nie wstydzą się niczego, wychodzą, ćwiczą, skaczą i robią to, co Ewa im mówi. Nie chciałam za bardzo was zasmucać, bo gdy przybyliśmy na miejsce, wydawało nam się, że jest w ogóle mało ludzi i słabo tu się dzieje, ale teraz już jest wszystko jasne. Wystarczy spojrzeć tu. Ta kobieta, Ewa Chodakowska, ma taki power, tak przyciąga ludzi, że to jest po prostu coś niesamowitego. To jest magnes istny. Ja osobiście pierwszy raz widzę ją na żywo, jej trening, i to jest coś niesamowitego. I oprócz kobietek możecie też zobaczyć mężczyzn, jak również dzieci. Także naprawdę super. Może jak się wszyscy rozejdą, to się zrobi trochę tłumniej, bo tutaj są naprawdę setki osób. Firma Seven Nutrition. Ja bym chciała wiedzieć, bo wybiliście się w tym świecie fitness, prawda? Tak bym powiedziała, wasze życie no troszkę się zmieniło. Wybiła się nasza nazwa Fit Lovers, ale my z świata fitness tak naprawdę troszeczkę odeszliśmy, w sensie nie podobało nam się do końca to, jak ten świat fitness zmierza, więc zaczęliśmy jakby robić swoje, dalej swoje i wydaje mi się, że fajnie, bo ludzie zauważyli, no właśnie, cały czas razem, to jest fajne. Dokładnie, to mam pytanie, jeżeli właśnie odeszliście troszeczkę od tego świata, to powiedzcie mi, jak wygląda taki wasz dzień normalny, gdy nie jesteście na takich imprezach jak tutaj, gdzie budzicie się rano, jak to wygląda? Ja w ogóle nic nie słyszę, przepraszam, czy wyciszyłam to trochę? Chciałam zapytać, jak wygląda taki normalny dzień, wasz dzień, codzienność, co robicie, jak ćwiczycie, jeżeli ćwiczycie? Ale tak ze szczegółami? Tak. Nie, bo tutaj Mateusz źle powiedział, bo on miał na myśli, że my wyszliśmy bardziej z takiego kręgu kulturystyka i fitness, kiedy startowaliśmy w zawodach, kiedy dieta i trening były na porządku dziennym i było tylko to, a teraz bardziej promujemy fit lifestyle, czyli gdzie dieta i trening, no to znaczy zdrowe odżywianie jest po prostu częścią tego wszystkiego, ale też uwielbiamy podróżować, uwielbiamy się śmiać, nie podporządkowujemy całego życia właśnie temu, tylko to jest dodatkowym naszym takim bodźcem do działania, no bo wiadomo, jak człowiek ćwiczy, zdrowo się odżywia, to ma więcej energii, więcej motywacji, więcej mu się chce osiągać w życiu i to bardziej promujemy, po prostu fit lifestyle. I takie nasze jest życie codzienne. I zdrowo jemy, i też ćwiczymy, ale robimy mnóstwo innych rzeczy. Mamy swoją firmę, mamy swoich również podopiecznych, którym pomagamy, podróżujemy. No. Staramy się robić jak najwięcej tak naprawdę. A jak wygląda nasz dzień rano w przysiadzie, plecki wyprostowane, sięgamy po matę naszego pieska. No i wiesz, obowiązki. Jasne, tak jak wszyscy. Czyli jednym słowem, propagujecie zdrowy tryb życia na własny, indywidualny sposób, czyli taki lifestyle'owy, tak? I tym się wyróżniacie. Bardzo fajnie, ja wam życzę powodzenia w waszej dalszej drodze. Dziękuję i wszystkiego bardzo. Dobrego. Bardzo dzięki. Dziękujemy. Spotkaliśmy tutaj mistrza Europy. Cześć wszystkim. Mamy tutaj Daniela z nami i ja bym chciała ci w ogóle pogratulować przede wszystkim. Nie znamy się, nie znaliśmy się wcześniej, ale śledzę ten świat, więc znam twoje wyniki i bardzo ci gratuluję. Chciałabym się zapytać teraz, standardowe pytanie, co dalej? Co dalej?
Myślę, że najważniejsze dla mnie tytuły to Arnold Classic i Mistrzostwa Świata. To są takie moje priorytety, a później zobaczymy. Najpierw na to skupiam się na jakichś tam sesjach, na tym, żeby jak najbardziej się jeszcze rozwinąć w kwestii, może myślę, medialne, może nie tak mocno bym to nazwał, ale troszeczkę chciałbym odpocząć i dopiero zacząć taki pełne przygotowanie na jesień. Pierwsze zawody to byłyby Arnold Classic, następne Mistrzostwa Świata. Ale mówię, to wszystko wyjdzie w praniu, bo w naszym świecie to różnie bywa. To będzie twój pierwszy Arnold Classic? Pierwszy Arnold Classic, tak. Pierwsze Mistrzostwo Europy, pierwszy Arnold Classic, pierwsze Mistrzostwo Świata. No poczekaj, to kiedy ty postawiłeś swoją stopę na scenie po raz pierwszy? Pierwszy raz stałem na scenie 4 lata temu, to jeszcze było jako junior. I to były moje takie początki, nazwałbym to udane, uważam, że to był taki falstart. Następnie rok później już startowałem w dużo lepszej formie, wtedy zdobyłem tytuł mistrza Polski juniorów. Kilka tam złotych medali się przez ten czas tam gdzieś nawinęło. Natomiast teraz próbuję swoich sił już w cięższej kategorii, bo wychodzę do 100 kg, no i w seniorach. No i doskonale ci idzie, uważam, także Arnold Classic to piękne przeżycie, ja startowałam, więc wiem co mówię, bardzo fajnie. Czyli co, życzę ci powodzenia w twoim sezonie jesiennym. Myślę, że jak najbardziej się przydadzą, mocne kciuki, powodzenia, a ja zrobię na pewno swoje 110% i pokażę się z jak najlepszej strony. No wierzymy, bo twoje tytuły mówią same za siebie, także nie widzę innej opcji w ogóle. Przede wszystkim robię to, co kocham i nic nie udaję. Staram się robić to, co wychodzi mi najlepiej, a to jakie będą wyniki, no to chyba tylko i wyłącznie już sędziowie zadecydują. Dokładnie i dobrze mówisz, robisz to, co kochasz, bo no, teraz trochę ten świat fitnessu, sam widzisz, że przechodzi takie momenty jakby kontrowersji, że ludzie robią to dla fejmu czy nie dla fejmu. No sorry, ale zrobienie czegoś takiego z ciałem to chyba nie jest jakiś kaprys. Znaczy jest tak, że dużo ludzi podchodzi do tego troszeczkę tak, nazwałbym niepoważnie, bo chcieliby coś w krótkim czasie osiągnąć, a wiadomo, to są jakieś tam lata pracy, wyrzeczeń. Przede wszystkim trzeba poświęcić tę ciężką pracę, czas, a nic nie przychodzi nam od pstryknięcia palcem. Dlatego musimy się zaangażować, troszkę popracować i wtedy próbować swoich sił. Czy to na scenie, czy tak jak mówisz, nawet w świecie internetu, tam też można dużo zdziałać, ale ja uważam, że lepiej wolę stać na scenie, tam się lepiej czuję. Dokładnie i tego ci życzę, żeby ten sezon jesienny był tak owocny jak twoje ostatnie starty. Także no powodzenia, powodzenia. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że do zobaczenia. Słuchajcie kochani, tego pana nie muszę przedstawiać. To jest nasz wielki Robert Burnejka. Na jego scenie dostałam możliwość wygrania karty pro w zeszłym roku na Burnejka Sport Festival. Robert, dziękuję ci teraz jeszcze raz za to, bo dla mnie to jest niesamowite osiągnięcie. A powiedz mi, co się dzieje obecnie w świecie IFBB Pro? Czy my dostaniemy jeszcze jakąś szansę na to, by na polskiej ziemi zdobyć kartę? Gratuluję ci jeszcze raz, bardzo fajny pokaz i fajnie, że ci się udało. Dużo ludzi marzą, ale co wracając na te zawody, że dużo ludzi nie wykorzystywało tej dobrej danej mojej szansy i jakby olali trochę te zawody z jednej strony, bo było tylko 100 zawodników, gdzie połowy było zagranicznych, że trochę byłem zdziwiony, że tu w Polsce na swoim podwórku mieli takiego poziomu zawody, że można dostać prokart, gdzie jeżdżą do Hiszpanii nie wiadomo gdzie, płacą kupę pieniędzy za hotele, za wszystko, a to mieli na swoim podwórku, można powiedzieć, i nie wykorzystywali. No ale coś, to ich już problem, ale czy więcej będzie tych zawodów, to w tym roku na pewno gdzie. No bo powiem prawdę, że to wszystko zależało też od tych zawodników, od tych ludzi, bo nie ukrywam, że ta licencja tylko zrobić takie zawody kosztuje około 100 tysięcy złotych tylko za samą licencję, plus się wszystko musi zrobić. I finansowo to naprawdę ja musiałem dołożyć do całej imprezy bardzo dużo pieniędzy. No i w przyszłości zobaczymy jeszcze. Słuchaj, no normalne to jest, że wszystko kosztuje, prawda? I też bardzo jestem jakby zdumiona, że tych zawodników nie było tyle, ile powinno być, umówmy się. Ale ja myślę też, że to było troszeczkę może spowodowane tym,
rozgłos był jak najbardziej. Tym takim rozłamem, tym szokiem, wiesz. Myślę, że zawodnicy trochę się bali jednak, nie? No tak, jedyny problem taki, że się boją dalej tego polskiego związku, że ich straszą. Nastraszyli w ogóle wszystkich, że o, będą kary dawać, panować. No i ludzie tak się wahają, się boją. Większość gdzieś pójść dalej, nie? Także... Dokładnie, ja uważam, że wychodzę z założenia, nie powinno być kar, federacje powinny się wspierać nawzajem, a zawodnik powinien mieć wolny wybór tego, gdzie chce się pokazać, gdzie startować, gdzie czuje się najlepiej. Tak uważam. Ja nie ukrywam, że no, ja skorzystałam, jestem bardzo zadowolona. Będę działała dalej na pewno w tym kierunku. Powiedz mi, jakie twoje plany, jakie przedsięwzięcia, co ty robisz? No, co ja robię? No widać dzisiaj tutaj na Go Active Show jest cały czas kolejka, się nie kończy. Muszę złapać czasu trochę zjeść tego steaka. A tak codziennie, no sezon się zaczął taki naprawdę co weekend już będę gdzieś w Polsce na różnych imprezach. Bo jest sezon taki, gdzie się pokazuje. Teraz również będę komentował walki FFA, gdzie się pokazała nowa organizacja freak fightów, można powiedzieć. Na Polsacie to będzie leciało w Zielonej Górze 8 czerwca, że pierwszy raz będę komentatorem. Nie udało mi się dogadać z nimi o walkę, ale coś tam działamy, także cały czas jakieś nowe wyzwania. O, bardzo fajnie, czyli zobaczymy cię w nowej odsłonie. No super, na pewno będziemy czekać i zapraszamy wszystkich. Powiedz mi, a czy my zobaczymy cię kiedyś jeszcze na scenie? O, na scenie? No jak widać, formę cały czas trzymam. Bardzo cały czas trzymam, trochę się poziębiłem teraz 135 kg, ale czy zobaczymy? Może zobaczycie. Cały czas próbuję trzymać tą formę i przygotować się, mi dużo tak nie trzeba naprawdę. Ale mam inne rzeczy i cały czas, jak widzisz, w biegu jestem. I tym takim trybie życia, że trochę mi ciężko z dietą dokładnie, bo wiadomo, jak na zawody się przygotujesz, musisz 3 miesiące jakoś trochę wyłączyć świata i tylko się zająć się tym, bo ktoś inny to będzie robił, jak ty nie będziesz robił, dokładnie. Także jest konkurencja na takim poziomie światowym. No i muszę znaleźć ten czas, taki 3 miesiące, tylko na to się skoncentrować. I wtedy mogę się przygotować na zawody, ale na dzisiejszy dzień to tak jest trochę ciężko, to widzę, nie? Wiem, o czym mówisz, bo sama się szykuję. Może jestem zwykła kategoria bikini, ale wiem, że to trzeba po prostu te 3 miesiące przeprogramować się i nie istnieje nic innego, niestety. Niestety. Dobra, to jeszcze raz przypomnij nam, gdzie zobaczymy cię jako komentatora. Zobaczymy na Polsacie, Polsat Sport, gala FFF 8 czerwca, że zapraszam. Kto będzie w Zielonej Górze, no to zapraszam, a jak nie przy telewizorze, będzie można mi posłuchać. Hardkorowo komentuję Neymana. Słuchajcie, tak jak słyszeliście, zapraszamy wszystkich fanów do Zielonej Góry. Będzie Robert jako komentator, ale też bardzo dużo innych zawodników i tam będziecie mogli go spotkać. I jak wiecie, Robert też jest do spotkania na co dzień na swojej siłowni w Warszawie, która jest zarąbiście wyposażona i naprawdę serdecznie polecam, bo już kilka treningów dobrych tam zrobiłam. Robert, życzę powodzenia. Dzięki bardzo, pozdrawiam tam wszystkich i pamiętajcie, trzeba pompować bicki, żeby lipy nie było. Słyszeliście, także do dzieła. Dobra, słuchajcie, czegoś takiego ja na targach jeszcze nie widziałam. Gdyby komuś było gorąco, to zapraszamy na zajęcia fitness w czym? W basenie, ale jazda, słuchajcie. Jest mega! Przepraszam, czy jest mokro? Bardzo mokro! Bardzo fajnie! Super! Panie zadowolone, także nic, tylko się chłodzić w baseniku. Woda przyjemna, powiem szczerze. Kochani,
kochani, witajcie. My jeszcze ponownie na tym samym stoisku. Z nami jest Adam Lubczyński. Adam, powiedz mi, czy ty stałeś już na deskach zawodów kulturystycznych? Udało mi się to nawet dwa razy. Ostatnio startowałem na Diamond Cupie w 2017 roku, gdzie udało mi się zająć w najcięższej kategorii wagowej 6. miejsce. Pięknie. A powiedz mi, zdradź nam taką tajemnicę, co teraz się dzieje w twoim życiu, bo wy nie wiecie, ale my jesteśmy z Adamem z tej samej stajni, że tak powiem, od tego samego trenera. I ja wiem coś, czego może wy nie wiecie, ale Adam teraz redukuje. Czy to prawda? Dokładnie. Jak zazwyczaj ważę około 130-130 paru i to jest moja nadmierna waga, to w przeciągu 3 miesięcy udało się ją zbić do 114-115. Podobno nie tracąc gabarytów, a jakoś naprawdę się powiększyła. Jestem sam pod wrażeniem tego, że udało się to w tak krótkim czasie i wyszło tak dobrze. Wiesz, my widzimy się częściej, ja podziwiam to, co robisz i obserwuję ciebie też, także mega wyczyn, bo ja wiem, że nie jest prosto przy takich gabarytach. No i powiedz mi, w tym roku? Myślę, że jesień w tym roku jak najbardziej trzeba będzie zaprezentować efekty pracy. Dobra, to nie zdradzamy gdzie, bo zrobimy wam niespodziankę, ale ja jestem przekonana, że to będzie bardzo fajna niespodzianka, tym bardziej znowu ta kulturystyka, mam wrażenie, że wraca do łask, bo gdzieś tam trochę to się rozwiało. No i takich zawodników jak Adam nam trzeba właśnie. Adam, powiedz coś, powiedz, że to rozwalisz. Też jestem za, wychodzę tam po to, żeby być największy. Od początku, gdy zacząłem treningi, zawsze ciężka kategoria, zawsze duży ludzie najbardziej do mnie przemawiali. Myślę, że to jest kwintesencja tego sportu tak naprawdę i od tego to się wszystko zaczęło. Bo wiadomo, że nie obrażając tutaj nikogo, ale oglądanie zawodników, którzy ważą 80 parę kilogramów na scenie, to jest waga przeciętnego faceta. Tak naprawdę w tym sporcie chyba o to chodzi, żeby być wielkim koniem i do tego też dążę. Tak, oczywiście niczego nie ujmujemy tym mniejszym zawodnikom i innym kategoriom, bo oni też ciężko pracują na to, co osiągają, ale umówmy się, największe show zawsze robili kulturyści dużych gabarytów, wszędzie, w każdej federacji uważam, także no czekamy na występ Adama, czekamy na występ Daniela, z którym wcześniej rozmawialiśmy, także będzie się działo myślę w sezonie jesiennym i no czekamy na ten moment. Adam, coś jeszcze? Będą deski trzeszczały na scenie pod wagą. Oh yeah! Oprócz pięknych ciał mamy tutaj też osobników, którzy naparzają się po gębach, jednym słowem. Dwie największe organizacje, organizacja FEN, organizacja KSW. Tutaj właściciela federacji FEN, tak jak widzicie za moimi plecami. Witam serdecznie wszystkich. Witamy. Proszę, powiedz mi, jak to jest stać tutaj z tym całym stoiskiem, że tak powiem, naprzeciwko mając federację KSW? No nie, my nie patrzymy na innych, patrzymy na siebie. Uważam, że nasza strefa tutaj została zorganizowana bardzo fajnie i myślę, że godnie reprezentujemy brand FEN i także nie ma się czego wstydzić. Także nie musimy się o nic martwić. Właśnie to chciałam powiedzieć, bo patrząc z perspektywy właśnie mając tu dwie federacje, no KSW jest trochę starsza, ale nie ukrywajmy, robicie tutaj fajne show i tych ludzi nie brakuje. Staramy się, mówiąc kolokwialnie, biedy nie ma. Widać, że w naszej federacji dobrze się dzieje, rośniemy w siłę, jesteśmy coraz mocniejsi i myślę, że nasza federacja w tym roku zrobi kolejny krok do rozwoju. Właśnie, to może zdradzisz nam jakąś małą tajemnicę, jeśli chodzi o jakieś przyszłościowe gale, czy to się będzie organizowane, może jakieś osobistości? W związku z tym, że nasze gale cieszą się coraz większą popularnością, mamy coraz więcej sponsorów, a to jest związane z tym, że mamy coraz lepsze finanse, planujemy troszeczkę podkręcić tempo, także w przyszłym roku będzie tych gal więcej niż na pewno niż w tym. Przyspieszamy, idziemy do przodu, robimy swoje. Super, cieszę się bardzo, że to słyszę. No i cóż, zostaje mi życzyć powodzenia i jak największej liczby sponsorów, by móc się rozwijać. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie wszystkich kibiców i zapraszam na galę FEN. Najbliższe już w Ostródzie, 25 maja, amfiteatr, piękna Ostróda, piękne Mazury, piękna sceneria, jezioro, łodzie, motorówki, naprawdę warto się tam udać, miło spędzić weekend ze sportami walki.
Super, dziękujemy. Tak jak słyszeliście, w Ostródzie najbliższa gala. Zapraszamy wszystkich. Słuchajcie, tutaj mamy fanów cyklingu, rowerki spinningowe. W tej chwili odbywają się jakieś kolejne zajęcia, że tak powiem. Może uda mi się pogadać. Nie wiem, czy mnie nie wygonią. Ile kilometrów przejechanych? 2 godziny. To nie wiem, na ile kilometrów. 2 godziny na rowerze? Jeszcze dwie. Serio? Tak. 4 godziny razem. Dwa lata. Po prostu nie mam słów. Słuchajcie, powiem wam tylko tyle. Jak mi ktoś popłacze kiedyś w moim towarzystwie, że kręcenie kardio po treningu pół godziny to jest nie lada wyczyn albo rano nacho, to zostanie w łeb. Nie wiem, co to jest i nie wiem, jak to się nazywa, ale polega to chyba na rytmicznym uderzaniu pałeczkami o siebie, o ziemię. Także no, fajna kolejna impreza, inicjatywa, która angażuje ludzi do uczestniczenia w tym. Także może wy w komentarzach, gdy pojawi się już film, powiecie mi, jak to się nazywa i co to jest. Byłoby mi miło. Kochani, zmieniamy troszeczkę. Teraz z nami Płeć Piękna i mamy tutaj Jagienka Kamińska, nasza IFBB Elite Pro. Co tutaj robisz? Bo wiem, że na stałe mieszkasz. Już pani, w Barcelonie. Dokładnie. I powiedz mi, jak to się dzieje, że pojawiasz się w Polsce i specjalnie właśnie tutaj przyjeżdżasz na targi? Tak, przyjeżdżam na zaproszenie mojego sponsora, FA. Jeżdżę zwykle na wszystkie targi, które organizuję w ciągu roku i mam przyjemność właśnie być dzisiaj tutaj, czyli z wami na Go Active Show w Warszawie. Dlatego właśnie nie mamy możliwości może spotkania cię zawsze na zawodach jakichś regionalnych czy mniejszych imprezach, ale fajnie, że tutaj akurat na tej dużej imprezie jesteś z nami. Powiedz mi, jaki masz cel w tym roku? Właśnie zaczynam przygotowania do sezonu jesiennego. Zamierzam rozpocząć w Grecji. Potem Arnold Classic w Barcelonie, potem Diamond Cup w Madrycie i miałabym nadzieję zakończyć sezon Mistrzostwami Świata. Słuchaj kochana, no to powiem ci, bardzo ambitne plany, bardzo fajne. Arnold Classic można mówić w domu, bo Arnold Classic będzie w Barcelonie, a ty mieszkasz w Barcelonie. Boże, to jest coś pięknego, móc uczestniczyć w tak cudownych zawodach w ogóle, tak popularnych i międzyświatowych, że tak powiem. I zrobić to z miejsca zamieszkania, czyli pójść do ulubionej kosmetyczki, do ulubionego fryzjera, wyspać się, wstać, wyspać się i po prostu sobie włożyć strój i pójść na zawody. Najlepsze zawody, najlepsze. No, najbardziej popularne, na pewno największe, tak? Różne zdanie mamy, ale to jest właśnie fajne. No, chyba zawodniczki bikini rozumieją, co mam na myśli, czuć ten komfort. Gdy zawody odbywają się w naszym rodzinnym mieście i to jest fajne, bo nawet twoi przyjaciele, rodzina mogą język cię zobaczyć. Również, tak. To też jest ważne. Język, w którym można się posługiwać komfortowo i nie ma ograniczeń, tak. To też jest ważne. Dokładnie. Powiedz mi, to do kiedy gościsz w Polsce? Do niedzieli. Myślę, do niedzieli. I potem jeszcze muszę odwiedzić swoich podopiecznych w Polsce. No i wracam do domu. A powiedz mi właśnie, sporo masz tych podopiecznych w Polsce, jak to wygląda? Tak, teraz mamy jedną zawodniczkę Bikini Master, czyli weterankę, na sezon jesienny i u siebie mam 2 zawodniczki, też na jesień. Okej, fajnie, czyli jakby no w branży. Pasja, branża, praca zawodowa i to jest wszystko jedna całość, także... Czyli poruszasz się tylko i wyłącznie branży fitness, to jest twój chleb codzienny i to... Na co dzień też jestem trenerem personalnym, układam diety, także tak. Super, kochana, ja ci życzę powodzenia. Prywatnie, branżowo, sportowo i trzymam kciuki za najwyższe miejsca na zawodach. Bardzo dziękuję, mam nadzieję, że zobaczymy niedługo. Mam też taką nadzieję. Dziękuję ślicznie. Dziękuję. Dzięki. Słuchajcie, nie wiem, gdzie byliśmy, gdzie nie nas nie było. Tutaj są kolejki Runmageddon, który też tutaj jest i też na pewno wam pokażemy.
Jakieś maszyny, sprzęt siłowniany, Matrix, Techno Gym, także jedne z przodujących marek, jeżeli chodzi o sprzęt na siłownię. Naprawdę jest tego tutaj trochę. Dwie hale, hala E, hala F, to te, które obsługują właśnie targi fitness Go Active Show, także jeszcze mamy Wam troszeczkę do pokazania na pewno. Słuchajcie, kolejne zajęcia, zajęcia organizowane tutaj znowu, dziewczyny szaleją. Także naprawdę duża aktywność, duże uczestnictwo. To jest chyba zumba, o ile się nie mylę. Nie jestem specjalistką od zajęć fitness, ale wydaje mi się, że tak, no kręcą dziewczyny dupeczkami. Kochani, targi Go Active Show dobiegają końca. Ludzi jest już coraz mniej. Jak sami widzicie, propagowanie zdrowego trybu życia nadal jest na topie. Mam nadzieję, że Wam się to podobało i do zobaczenia na kanale 7 Nutrition. Bye!